Więc witajcie, dzisiaj przedstawię Wam łódkę zanętową. Jest to jedna z tych najtańszych łódek zanętowych, ale na pewno opłacalna, na pewno się opłaca. Jest to łódka za 500 zł, coś takiego. Tak się prezentuje. No wiadomo, nie jest to łódka za kilka tysięcy, jest to łódka bardziej do takich niedzielnych wędkarzy, którzy są raz w tygodniu na rybach, czy po prostu dla tych wędkarzy takich jak ja, gdzie nie stać mnie na łódkę za kilka, za 5, za 7 tysięcy, czy za 3 tysiące, więc jest to naprawdę ciekawa alternatywa i użyteczna. Łódka u mnie spełnia swoje wymagania. Testowałem łódkę, jeśli chodzi o ciężar tutaj wyrzutu. Wywiozła 700 gram. Oczywiście łódka możliwe, że więcej wyrzuci, możliwe, że więcej pociągnie. Ja tylko na 700 gramach testowałem, dał radę wyrzucić. Ja więcej niż 700 gram nie mam zamiaru nęcić. Zasięg, jaki jest zasięgiem? Łódka ma wystarczający zasięg. Mamy tutaj pilot z przedłużoną anteną. Łódka na pewno ma ponad 100 metrów zasięgu, na 100 metrach była testowana, dalej nie było sensu jej testować, dalej nie było sensu wyjeżdżać, bo po prostu łódka już była słabo widać, łódka nie jest jakichś dużych, potężnych rozmiarów. Jak wyjedziemy ją ponad 100 metrów, to już łódka jest bardzo słabo widać, więc do 100 metrów spokojnie. Oczywiście producent podaje, że łódka ma 350 metrów zasięgu, co wydaje mi się, że przy optymalnych warunkach, czyli brak fali, brak wiatru, łódka powinna dać radę na 100 metrach spokojnie, bez problemu dała radę wypływać. Alternatywa tak dla wędki, można powiedzieć. Oczywiście niektórzy karpiarze, wędkarze potrafią wędko rzucić 100 metrów karpiówką, ja karpiówkami rzucam jakieś 50 metrów, max 60 metrów. I to już nie jest tak dokładnie celnie, a łódko sobie możemy wywieźć zestaw w miejsce, które nas interesuje. Bardzo celnie możemy wywieźć zestaw i co najważniejsze, fajnie sobie możemy podnęcić wędko. Co wędko? Na wędkę założymy tylko pewałkę, która tam waży kilkanaście, kilkadziesiąt gram, zanęto z przynętami, a tutaj możemy 700 gram plus zestaw wywieźć na odległość 100 metrów, czyli na inną odległość, która nas interesuje, co według mnie jest bardzo ciekawą opcją. Czy łódka jest stabilna? Tak, łódka jest stabilna, bo montujemy tutaj dwie takie bojki. Ja potem nagram w ogóle oddzielny film z instrukcją obsługi łódki, bo łódka naprawdę jest bardzo, bardzo łatwa w obsłudze. Montujemy takie dwie bojki, łódka nie ma szans, że nam się wywróci nawet podczas wypinania, czyli podczas wyrzucania naszego towaru, zestawu. Łódka jest stabilna, co mnie cieszy. W niewielkiej fali sobie radzi, na dużej fali jej nie testowałem, ale myślę, że nie ma sensu testować na dużej fali. Łódka właśnie posiada tutaj z tyłu, można zobaczyć taki tutaj napęd oraz takie ochronki, aby nic tutaj się nam nie wplątało, co też jest ciekawym rozwiązaniem. Aby uniknąć pytań typu, gdzie można kupić łódkę, gdzie polecam kupić łódkę, to polecam polskiego sprzedawcę z Allegro, Zoelix. Ja staram się wspierać polski rynek, polskich sprzedawców. Za około 500 zł z kawałkiem możemy kupić taką oto łódkę na Allegro. Link oczywiście macie w opisie filmu, kogoś może zainteresuje. Warto dodać, że łódkę mamy drugi dzień po zamówieniu, co też bardzo cieszy. Niektórzy kombinują z takimi łódkami Zail Express. Tam oczywiście ta łódka troszeczkę niedużo jest tańsza, ale wiadomo, na AliExpress musimy czekać ponad 30 dni. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie zawsze może dojść w jednym całym kawałku. To jest druga sprawa. A trzecia sprawa, według mnie powinno się wspierać polski rynek, polskich sprzedawców, a nie innych. Konstrukcja łódki jest bardzo prosta. Mamy łódkę, kilka części zapasowych w paczce całej. I wiadomo, pilot, który jest bardzo prosty w sterowaniu, dwie dźwignie do przodu, to jest łódka leci do przodu, bo łódka ma te dwa silniczki, dwa te wiatraczki, dzięki którym płynie, więc każdy przycisk tutaj jest osobnym tym wiatraczkiem. Dwa przyciski w górę, ta łódka idzie do góry, w dół to łódka płynie do tyłu, jeden w górę to łódka na prawą stronę się zawraca, jeden w lewo to łódka w lewą stronę się zawraca, jeden przycisk do góry, drugi do dołu to jest to wyrzucanie naszej zanęty, wyrzucanie naszego zestawu i podnęcanie. A teraz sobie przetestujemy, ile łódka potrafi wywieźć, ile gram
kg itp. itd. potrafi wywieźć. A więc co, mamy puste wiaderko, tu mamy pełne wiadro. Oczywiście wszystko będziemy ważyć, więc włączamy wagę, wyterowaną wagę, tak aby miała 0, jest 0,0. No i co, i wsypujemy zboże, namoczone zboże. Zaraz, no myślę, że na początek damy 500 gram, czyli pół kilograma. 560 dokładnie. A więc teraz problem będzie taki, aby to wszystko zmieścić tutaj do naszej łódki, bo ten pojemniczek jakoś specjalnie duży nie jest. No i co, zaraz próbujemy to wszystko, co tutaj mamy, zmieścić. A czy to się uda, to właśnie tego nie wiem, chociaż pół kilograma powinno nam jakoś wejść. No i ogólnie dla mnie pół kilograma to jest ilość wystarczająca. No to przynajmniej moje łowienie, moje wyprawy. I zaraz zobaczymy, czy łódka pół kilograma da radę wywieźć, czy też nie. Dobra, co tam troszeczkę zostało, to nie wiem, przyjmijmy, że to 60 gram czy coś takiego, bo tam było 560 gram. A więc co? Tak zapakowaną łódkę do pół kilograma bierzemy do wody. Aby nie było żadnych cięć i niczego takiego, no to wszystko nagramy jednym urywkiem. Zsumujemy łódkę. O! Dobra. Łódka będzie gotowa do wypłynięcia. Bierzemy pilot. No i co? No i płyniemy. Od razu przy okazji rybki nakarmimy. Troszkę odpłyniemy. Ogólnie sterowanie jest bardzo proste. Ta wajcha do przodu prawy silnik. Ta wajcha do przodu lewy silnik. Dwie wajchy prosto łódka płynie. Dwie wajchy do tyłu. Do tyłu będzie łódka płynąć. Aby wyrzucić znętę, jedna wajcha do dołu, druga do przodu. Pół kilograma wyrzucone. Co prawda tam widać lekko, że jakieś 50 gram czy coś takiego zostało nam niewyrzucone. Po prostu się przylepiło, dolepiło się. No, czasami tak się zdarza. Ale pół kilograma, próba pół kilograma jest już wykonana. Płyniemy do brzegu. Na małym stawie wydaje się, że łódka w miarę szybko płynie. Na większej wodzie już trochę inne jest. Inaczej się wydaje. No i zaraz wsypujemy 700 gram, spróbujemy ugnieść 700 gram, zobaczymy, czy łódka da radę 700 gram. Bierzemy wiaderko, włączamy wagę, mamy 0 i wsypujemy tak, aby było 700 gram. Mamy już 300, 400, 500. 600. No, waga nam się sterowała. Mamy 675, czyli waga się zatrzymała, więc taką garstkę dorzucimy. Myślę, że tutaj będzie około tych 30 gram, nawet troszkę więcej. No i zobaczymy, czy to się uda nam upchać do łódki. No więc stawiamy tutaj łódkę. No akurat 700 gram to już naprawdę będzie bardzo ciężko dołożyć. Oczywiście wiadomo, kulki proteinowe mogą mieć na przykład inną wagę niż zboże, tak? No nie wiem, czy uda mi się te 700 gram tutaj upchać. Chociaż wcześniej miałem 700 gram zanęty, to mi się udało. Tutaj Paweł kładem bruczy. No cóż, więcej się nie da. Zostało tyle. Łódka jest już pełna. Test oficjalny, zobaczymy, czy da radę, czy nie. No tak w rękach trzymam, to jest bardzo ciężkie.
No i zobaczymy, czy dla łódki się uda, czy nie. Dobra, myślę, że można próbować. A więc 3, 2, 1. Dało radę, ale sporo się przylepiło. Łódka ogólnie da radę, tylko zboże jest tutaj... No. Dobra. Ogólnie jak widzimy, dało radę, łódka da radę wyrzucić, tylko zboże jest po prostu za bardzo się lepi. Więc może z kulkami proteinowymi na pewno tak nie będzie, z peletem też tak nie powinno być. Jest to namoczone zboże, gotowane zboże i to się bardzo, bardzo mocno lepi. Przez to właśnie trochę zostało nam tego w łódce, ale jak widzieliśmy, 700 gram łódka da radę. Więcej wam nie pokażę, ponieważ nie da się więcej upchać. Więcej niż 700 gram zboża to tutaj nie upchamy. Jak widzimy, no zostało na pewno ponad 100 gram. Po prostu spowodowane jest to tym, że właśnie jest to mokre i tak właśnie zostało. Się przylepiło trochę. Widzę też po wiadrze, bo tutaj na przykład z wiadra wszystko wysypmy i też widzimy, sporo się przylepiło, tak? Teraz taka informacja dla osób mniej kumających temat i ogólnie dla osób mniej zdecydowanych. Kupując u sprzedawcy, gdzie link macie w opisie do tej łódki, macie tam 12 miesięcy gwarancji. Właśnie zostałem powiadomiony, że na łódkę mamy coś 12 miesięcy gwarancji. Każdy inny tak samo kupujący jak ja też ma 12 miesięcy gwarancji. No i też kilka osób kłóciło się ze mną, dyskutowało na temat tego, skąd te łódki są sprowadzane. Łódki są sprowadzane prosto z fabryki, nie ma tutaj żadnych pośredników. Łódki idą prosto z fabryki. I tak to wygląda. W tym filmiku to jest tyle. Jeśli macie jakieś pytania, możecie pisać w komentarzach. Postaram się na większość odpowiedzieć.